Damian z tej strony i opowiem Wam historię. Długi czas już mnie nie było, nic nie nagrywałem, to znaczy nagrywałem, ale nic nie opublikowałem, ponieważ chciałem się wziąć za dosyć ciężki temat. No i pomyślałem, że podejdę do tego, do tego tak mega profesjonalnie zrobię coś innego niż zwykle. Tych filmów będzie kilka. Do każdego filmu dołączę jakiś Mini-wpis, czy też artykuł, który będzie w formie tekstowej na Facebooku, przykładowo. No i tak też spierdzieliłem sobie robotę, bo nie było za bardzo czasu, nie było też za bardzo chęci, za bardzo weny na to wszystko, i zamiast wziąć się do roboty, tak jak zwykle, i wrzucić coś, to zmarnowałem kupę czasu. Nie wrzucając nic. No i ta historyjka ma sporo wspólnego z dzisiejszym tematem. Czyli z zaawansowanymi technikami zepsucia sobie progresu w treningu siłowym. I teraz tak, o co mi konkretnie chodzi? Na pewno spotkaliście się. Wiele razy z takimi przykładami, że osoba y, początkująca albo jakoś słabo zaawansowana w treningu czy też w diecie y, skupia się mocno na jakichś y, zaawansowanych detalach, drąży temat, rozkminia, próbuje zaimplementować to do siebie, y, tak naprawdę y, nie skupiając się przy tym na... Y, Całkowitych podstawach, na tych najważniejszych rzeczach, i przez to na przykład nie notuje, yy, nie notuje żadnego progresu, albo nie wiem, przegląda badania na ten temat. Jedne mówią tak, inne mówią inaczej, i po prostu ludzie w tym momencie na danym poziomie skupiają się nie na tym, co trzeba. Yy, no i ja też tak miałem. Pewnie wiele osób z Was tak miało kiedyś była mowa o zafiksowaniu młodych sportowców, czy też ludzi po prostu, którzy chcą sobie potrenować na suplementacji, na jakichś super, mega dietach, na, na jednej takiej małej, magicznej rzeczy, która ma im dać mega progres. Nie wiem, to może być cokolwiek, picie octu z rana, z wodą, czy też wody z sokiem z cytryny ma wspomóc odchudzanie i to jest takie mega, czy czy nie wiem jakaś konkretna aktywacja poddany bój który która gdzieś tam była zaobserwowana zrobił się wokół tego duży szum i teraz mnóstwo osób chce to sobie wrzucać w plan treningowy a nie mają ogarniętych podstaw bardzo prosty przykład o czym już wspomniałem więc teraz tylko krótko był swojego czasu taki hype na systemy treningowe w stylu co jest lepsze FBW czy Split. No i tutaj tak naprawdę i FBW i Split może być zrobiony źle, bo, bo generalnie najważniejsze są takie rzeczy jak dobór ćwiczeń, odpowiednie odpowiednia objętość, odpowiednia intensywność, sama progresja i wtedy jakoś ten progres idzie. a sam fakt, że ktoś robi akurat FBW, które nie jest do końca dobrze rozpisane, albo jakieś przekombinowane, albo nawrzucane to mnóstwo różnych magicznych ćwiczeń, i potem człowiek się dziwi, dlaczego mi nie idzie. No to jest właśnie ten efekt, że nie ma podstaw, a ludzie biorą się za zaawansowane metody, albo chcą zrobić wszystko naraz. O tym między innymi też mówiłem w odcinku o priorytetach. No i teraz tak, co chwilę pojawiają się nowe rzeczy. Ja oczywiście tego nie neguję, bo, bo to jest fajne, że ogólnie wiedza się rozwija. Trenerzy są coraz bardziej zaawansowani, coraz więcej są w stanie przekazać swoim podopiecznym, coraz bardziej są w stanie Zainteresować y, innych ludzi do tego, żeby zdobywać dalej tą wiedzę, albo żeby po prostu przejść i wykupić plan od profesjonalisty, który będzie działał. Y, no ale właśnie tutaj jest ten problem, że sporo osób ma y, tendencję, po pierwsze, do myślenia życzeniowego, co za tym idzie, jakąś swoją teorię którą gdzieś tam zasłyszeli, zafascynowali się nią, starałem się zaimplementować na siłę. Nie wiedząc, czy to akurat to im pomoże. Bo jest wiele metod, ale niekoniecznie uniwersalnych, prawda? To jest raz. Po drugie, szukają sobie źródeł, które potwierdzają ich tezę, zamiast szukać coś co może tą tezę obalić bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dojść bliżej prawdy prawda na przykład na przykład tak było kiedy osoby Różne osoby w social media zaczęło je pisać o naprawie słabych ogniw. To słabe ogniwo stało się takim e, magicznym pojęciem, mitycznym wzorem na wszystko i e, co chwilę wrzucało się filmy i pytało się, e, co poprawić w technice, gdzie są moje słabe ogniwa. I odpowiedzi były przeróżne. A tu pośladek, a tu coś tam, a wzmocni to, wzmocni tam. To oczywiście słabe ogniwa traktowano jako osłabione mięśnie. A przyczyn może być wiele, prawda? Eee, sama umiejętność wykonywania prawidłowego ćwiczenia e, może mieć wpływ na, e, na dany wzorzec ruchowy. No tak, trochę to zagmatwanie powiedziałem, ale o co mi chodzi? Jeżeli nie jesteśmy w stanie poruszać własnym ciałem, chodzi konkretnie o kontrolę motoryczną, to nie wykonamy prawidłowo boju, yy, i czasami może się wydawać, że coś jest tam osłabione, coś tam jest niezaktywowane itd. I oczywiście czasami aktywacja może pomóc, żeby ogarnąć technikę, ale nie zawsze tak jest. Yy, I właśnie chodzi o takie skupianie się tylko na jakichś detalach, szczegółach. Na przykład, rolowanie, też było swojego czasu bardzo modne, mnóstwo osób się rolowało, część z nich się śmiała, że przychodzą pół godziny rolują najszerszy zanim zrobią cokolwiek. No i tutaj tak samo, samo rolowanie nie będzie, nie będzie metodą, która zapewni nam sukces w momencie, jeżeli leży mnóstwo poszczególnych rzeczy i Większość osób, które już siedzi w sporcie dość długo i stara się ogarniać wielopłaszczyznowo to, co się dzieje, to, to wie, że, że czasami takie właśnie wyszukiwanie takich wisienek na torcie więcej może przynieść szkody niż pożytku. Prosta sprawa. Ja kiedyś jak jeszcze absolutnie nic nie znałem się na treningu e, i bardziej bardziej szedłem w stronę żywienia i suplementacji no to byłem e, zafascynowany naturalnymi sposobami podniesienia sobie testosteronu i oczywiście e, wtedy jeszcze dostępu takiego do badań jak teraz nie było albo był, ale mało kto o tym wiedział i e, i człowiek się skupiał na tym, żeby sobie znaleźć jakiś magiczny suplement albo jakieś magiczne żarcie, które podniesie mu poziom testosteronu. Ale prawda jest taka, że sam testosteron jest tylko elementem, który będzie determinował to, czy mięśnie rosną, czy nie, bo do tego dochodzi jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, prawda? Osoba z, nawet z za niskim testosteronem, jeżeli dobrze się odżywia i. Prawidłowo prowadzi trening siłowy, będzie progresować, a osoba, która ma chujowy trening i je źle i e, na przykład ma ten testosteron wyżej, no to raczej za dobrych efektów nie będzie miała, chociaż oczywiście. I tutaj zdarzają się przypadki, i takie przypadki, które um, mówią na przykład o tym, że zastosowałem jeden prosty trik i dzięki temu zrobiłem progres życia, utwierdzają tylko y, mnóstwo osób w tym, że oni też to zrobią i też będzie dobrze. Wspomniana wcześniej mobilizacja y, rolowanie, rozciąganie itd to są rzeczy, które mogą być przydatne, mogą być potrzebne, ale w momencie jeżeli się na nich skupiamy nadmiernie, to zaczyna dochodzić do takiej sytuacji, że brakuje nam czasu na właściwy trening. I owszem, jak już mówiłem, są to rzeczy, które czasami trzeba robić. Wiele z tych elementów wchodzi na stałe nawet do treningów. Niemniej jednak w momencie jeśli jest tego za dużo, to, to po prostu nie ma już czasu na, na robienie właściwych ćwiczeń. Albo nie ma siły, albo nie ma ochoty, bo już jesteśmy dwie godziny na treningu, a zrobiliśmy tylko same siady, przykładowo, tak też się zdarzało. No i już nie robimy akcesoriów kolejna sprawa. Z takich, z takich metod, które y, kiedyś były bardzo y, popularne to na przykład y, trening układu nerwowego y, supramaxy jakieś wyciskanie w gumach, y, jakieś skupienie na y, pracy izometrycznej głównie y, z supramaksymalnym y, ciężarem w, ponieważ, ponieważ teoretycznie e, zaangażowanie fazy ekscentrycznej w takim dużym napięciu pozwala nam mocniej rozbudować mięśnie, ale, ale co? To jest prosta droga do kontuzji, jeżeli, jeżeli robimy to na każdym treningu. E, czy na przykład super serie, e, te e, powtórzenia wymuszone, też swojego czasu. Każdy prawie to przechodził. Serię do upadku. Mówiło się, że trenuj zawsze do upadku, bo to najlepiej wchodzi, najlepiej urośniesz. Też wiele osób może się po prostu połamać przy tym, pozrywać sobie mięśnie, bo nie każdy rozumie, że nawet takie coś jak do upadku mięśniowego, to nie znaczy, że gibamy się w jakiś pojebany sposób, niszczymy technikę, byleby tylko dźwignąć. Tylko to oznacza, że już następne powtórzenie nie pójdzie jak należy. A i, i takiego czegoś moim zdaniem należy unikać w codziennej rutynie treningowej. Owszem, znowu znajdą się jednostki, które to zrobią z różnych powodów i będą miały efekty, ale to są wybrani. A nie znaczy to, że na każdego będzie działała ta sama, ta sama metoda. Kolejna taka sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to jest fakt, że te zjawiska biorą się niejako z niezrozumienia tematu. Bo owszem, część osób propagujących różne metody, różne magiczne sposoby na zwiększenie siły i hipertrofii kopiuje gdzieś tam jakieś. Artykuł jest z zagranicy, czy przeczytało jedno, dwa badania i, i teraz na, na tym właśnie opierają cały swój content, ale mnóstwo jest takich trenerów, czy tam influencerów sportowych, którzy wiedzą, co jest pięć, znają podstawy i y, nagrali już milion materiałów, ale akurat ten jeden, który traktuje o jakimś konkretnym zjawisku musi być wzięty sobie do serca przez niektórych i wałkowany, bo on już jest w tym momencie na topie nie? trochę do nagrania tego materiału mnie zainspirował podcast jaki ostatnio słuchałem na kanale Barbell Brothers no i tam fizjoterapeuta, który się wypowiadał na temat pracy stopy Wspomniał o jakiejś zaawansowanej technice, o której nie chciał mówić. Nie chciał mówić szczegółów, bo stwierdził, że zaraz tutaj wszyscy zaczną sobie szukać, zaczną sobie grzebać i sprawdzać, czy to na nich działa, a to nie na tym polega. To jest, to jest jakaś, jakiś element, który może mieć miejsce, ale nie zawsze u każdego będzie to miało rację bytu. No i to jest właśnie to. Czy, i, też, I też właśnie warto wziąć pod uwagę fakt, że. To nie jest wina tych ludzi, którzy przekazują wiedzę. Tylko osób, które szukają magicznych rozwiązań. Tak. Bo tylko w momencie, jeżeli zrozumiemy podstawy. Poczujemy to na sobie, tak, z, przepracujemy w jakiś, y, jakiś okres czasu, y, wiemy co na czym polega, to wtedy będziemy w stanie docenić y, jakieś bardziej zaawansowane techniki. No, tak jest ze wszystkim, praktycznie. Nie? Y, nikt nie wymaga od kogoś, kto wyciska sobie na ławeczce stówkę. Na siłowni i chce po prostu fajnie wyglądać na lato. E, Trenuję w miarę z głową, żeby był zaraz jakimś cholernym omnibusem, nie? E, nikt nie wymaga e, od niego jakichś mega, super zaawansowanych metod. Tak. E, to się też wiąże z naśladowaniem e, zawodowców pod różnymi kątami e, i kopiowania. Zaawansowanych metod, które akurat w ich wypadku działają, bo goście robią fajne wyniki albo fajnie wyglądają, e, tak na pałę trochę, nie? Już pomijam fakt, że nawet zawodnicy mogą testować na pałę różne rzeczy, bo akurat progres nie idzie od paru lat i jest lipa, nie? E, także brakuje w tym wszystkim troszkę takiej pokory. Ja wiem, że to jest wyświechtany temat, ta cała pokora i tak dalej. Ale mimo wszystko, ludzki umysł w wielu wypadkach nie jest w stanie ogarnąć wszystkich metod. Tak? Od tego mamy specjalistów. Jeżeli ktoś chce mieć wszystko podane na tacy, zrobić mega progres. To idzie do profesjonalnego trenera, który faktycznie się na tym zna. I wtedy też wcale nie jest powiedziane, że od samego początku taki trener da mu jakieś mega fajne tipy, fajne triki na to, żeby sobie coś wyrobić. On oczywiście może parę rzeczy sprawdzić, ale, ale nie jest tak, że on nagle każe przykładowo każdemu podopiecznemu stać na jednej nodze z zamkniętymi oczyma. Bo to fajnie aktywuje stabilizację, jeżeli, jest i jeżeli jej brakuje, prawda? Taki przykład. I, I czasami potem są pretensje do trenera, czy tam są jakieś nieporozumienia, że o, tutaj gadał o tym, a. Tu mi rozpisał zupełnie inaczej. No i owszem, mnóstwo osób na przykład na swoich kanałach opisuje 10 różnych metod treningowych, bardzo złożonych. Do tego tysiące różnych innych, pomniejszych szczegółów, które mogą pomóc. A fakt jest faktem, że ostatecznie, jeżeli coś działa, jeżeli jest progres, to nie ma sensu kombinować. Nie ma sensu się w tym zagłębiać jakoś za bardzo. Chyba, że faktycznie mamy ambicje do tego, żeby być najlepsi na świecie, wtedy warto sobie zainwestować w sztab specjalistów, którzy będą się tobą zajmować. Tak? No i wielu profesjonalnych sportowców ma za sobą sztab specjalistów, mają swoich lekarzy, trenerów od tego, od tego, od tego, trenerów. Przygotowania motorycznego, mają swoich fizjoterapeutów, mają swojego psychologa, bo jedna osoba po prostu nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. Dlatego y, taka moja rada. Y, warto się uczyć, warto szukać jakiejś inspiracji, warto sobie oglądać te wszystkie filmy, przyswajać wiedzę. Ale podchodźmy do tego z dystansem, bo y, w tym wypadku sami jesteśmy sobie największym wrogiem. W momencie, jeżeli znajdziemy jakąś rzecz, która nas mega jara, i zaraz mamy ochotę wprowadzić milion różnych zmian do swojego treningu albo przeładować go przed różnymi ćwiczeniami, których ostatnio się naoglądaliśmy, to wtedy może się zrobić z tego jeden wielki burdel. Czego Wam nie życzę? To wszystko na dzisiaj. Zajrzyjcie do opisu. Piszcie wiadomości na maila, piszcie komentarze. Na razie.